Kolejna doba w Opolu minęła. Kolejny raz będziemy dzisiaj przyglądać się temu, co dzieje się na Teodrom, co dzieje się w mieście, jak wygląda sytuacja w mieście. Wiemy, że teraz o godzinie 14 ta woda wciąż ma wysokość tę samą, tak jak rano, około 650 centymetrów. Jesteśmy oczywiście w miejscu newralgicznym, tak jak wczoraj na Moście Sendlerowej. Tym razem dzisiaj z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam uprzejmie. 24 godziny temu, kiedy staliśmy tam na dole, ten poziom wody był mniej więcej taki sam, to było kilkanaście centymetrów mniej, natomiast dzisiaj chyba możemy powiedzieć, że możemy się czuć bezpieczniejsi. Do tej pory nie było okazji porozmawiać, bo był pan cały czas zajęty w sztabie. Teraz chyba też nabraliśmy chyba wszyscy i my mieszkańcy i pan też w pewien sposób też nieco więcej tego spokoju. Rzeczywiście trudno być spokojnym wtedy, kiedy wokół Opola słychać o przerwaniu wałów, o powodziach, o zalewaniu domostw. Natomiast nam w ostatnich dniach przyszło obserwować podwyższony stan fali powodziowej, która przepływała przez Opole w stanie alarmowym, ale jednak taki, który obserwujemy również w tej chwili, czyli nie zagrażający bezpośrednio bezpieczeństwu miasta. I to też, tu mam dobre wieści, mniej więcej za dzień, półtora ten stan zacznie się obniżać, więc bo stabilizuje się stan wody na zbiorniku w Raciborzu, więc myślę, że najgorsze mamy za sobą. Oczywiście warto być czujnym, warto uważać, my cały czas monitorujemy wały i sytuacje w takich newralgicznych punktach miasta wspólnie ze Strażą Pożarną i nie tylko, z całym sztabem kryzysowym, ale patrząc na tego, co się w Polsce dzieje, co się działo szczególnie tu koło nas, to myślę, że te trudne chwile mamy już za sobą. No i chyba to, co najważniejsze, to same po pierwsze działania służb, bo wiemy, 400 centymetrów to było jeszcze w piątek, 13. No i chciałbym, żeby pan odniósł się do tego, czy, jak to się mówi, zadziałało. Oczywiście żywioł to jest żywioł, natomiast dzisiaj chyba już możemy wiedzieć, że wały są dużo bardziej wytrzymałe od tego, co się działo w 97, czy nawet w 2010 roku. Żeby powiedzieć też i mieszkańcom, że możemy się, no wiadomo, nigdy na wodę nie poradzimy, będzie ogromna, to nawet pewnie by Racibórz nie pomógł. Dobrze, że pomógł, ale też i pewnie to działanie, które wokół miasta się w ogóle toczyły i że nie doszło do takich kataklizmów jak ta w Głuchołazach czy w Nysie. Nie ma w tym przypadku rzeczywiście, bo my od 2010, ale wcześniej też w 1997 roku ze świadomością tego, co przeżyliśmy, podjęliśmy szereg różnych prac po to, żeby wzmocnić zabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola. To zresztą słychać. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że te helikoptery cały czas nam towarzyszą. Tak, na szczęście latają do innych miejscowości, a tutaj mają tylko swoją bazę, bo pamiętam te obrazki z Opola z 1997 roku, kiedy na Stadionie Gwardii Opolan ratowały, lądując, ewakuując, więc teraz zmiana jest. My żeśmy między innymi wzmocnili wały na Metalchemie, na południowej części miasta, w bardzo takiej newralgicznej części, gdzie jest duża strefa przemysłowa, ale też po północnej części. Tam, gdzie w tej chwili już działa polder żelazny, który też wzmacnia nasze zabezpieczenie przeciwpowodziowe i oczywiście sam Racibórz, który bardzo mocno poprawił sytuację w dorzeczu Odry. To jest kluczowa rola tego zbiornika. Natomiast my dołożyliśmy swoje i tak jak mówię, w wielu miastach w tej chwili słychać te tragedie. Ja współczuję i na pewno będziemy starali się włączyć w pomoc, angażować jako miasto w pomoc tym samorządom i ich mieszkańcom. Natomiast my, myślę, spokojniej patrzymy na to, co się będzie działo w najbliższych dniach, bo fala wysoka cały czas przechodzi, może się jeszcze podnieść, ale za chwilkę, za półtora dnia powinna zacząć spadać. Czyli to, co było mówione, rzeczywiście około 670 centymetrów, to dziś możemy też powiedzieć, uspokoić mieszkańców dziś we wtorek po południu, że jeśli rzeczywiście nie dojdzie do jakiejś absolutnie totalnej zmiany, to ta fala przepłynie i zarówno część Zaodrza, bo tu mieszkańcy, którzy przecież doznali wtedy tej tragedii, także w 97 roku, są zawsze niepewni. Wiemy też, że tak jak pan powiedział, już w kierunku na Wrocław, tamten polder Żelazna też będzie spełniał swoje zasady, które ma. No i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście w takie te zapewnienia, które płyną z Raciborza, też takie będą płynęły dalej przez Opole. No bezpieczny zawsze ubezpieczony, więc trzeba dalej dbać, myśleć o kolejnych usprawnieniach i też takie mamy w głowie, choćby drugi etap żelaznej i nie tylko zresztą. Natomiast oczywiście co? No, zadziałało to wszystko. Zadziałało w sposób skuteczny. Informacje, które otrzymywaliśmy, dzieliliśmy się z mieszkańcami tymi informacjami. Też mam nadzieję, że przede wszystkim one były wiarygodne, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby nie przekonywać mieszkańców, że nie ma zagrożenia albo przekonywać, że jest wielkie zagrożenie, żeby ich straszyć, tylko żeby to były prawdziwe informacje pokazujące, jak się należy zachować w danej sytuacji. Bo wtedy też unikamy tego chaosu i to też chyba było widoczne. Oczywiście te nerwy były ogromne, ale chyba też dzięki tym komunikatom, o których pan mówi, też i chyba my mieszkańcy też się nieco spokojniej czuliśmy. Mnóstwo plotek, z zażenowaniem też obserwowałem to, że niektórzy wprost chcą straszyć innych
piszą o scenariuszach, które w ogóle nie były przewidywane, jak wysadzenie wałów na Metalchemie, przecież pojawiła się taka plotka. Więc cała ta sytuacja rzeczywiście w Opolu była, mam nadzieję, przez nas opanowana i dobrze odbierana przez mieszkańców. Finał jest jeszcze przed nami, bo oczywiście, tak jak mówię, ta fala powodziowa płynie, ale od paru dni jest to stabilny poziom i tak jak mówię, powinien za chwilkę już się pomniejszać. Na przyszłość dla nas takie poczucie, powiem, niepewności, tylko poczucie dobrze wykonanego obowiązku i przekonania, że trzeba robić dalej, żeby zadbać w kolejnych takich wypadkach. Przecież to, co dzisiaj obserwujemy w ostatnich dniach, to było zupełnie niespodziewane. Już kto o tej porze roku myślał, że grozi nam taka powódź, takie wydarzenia i na Nysie Kłodzkiej, i na Odrze. Tak, no i to też chyba jest doświadczenie tego, że musimy się coraz częściej przygotowywać na ekstremalne sytuacje, co pokazuje pogoda w całej Polsce. Musimy być na to gotowi, tym bardziej jeszcze raz wyrazy uznania dla służb mundurowych i nie tylko, dla tych, którzy zarządzają polderami, zarządzają całą infrastrukturą hydrotechniczną. Oczywiście też dla poszczególnych sztabów, które informowały, organizowały, dla mieszkańców samych, bo ich postawa też była w tym wszystkim bardzo ważna. Wolontariat, nawet w tej chwili gesty chęci pomocy innym. To wszystko zasługuje na słowo dziękuję, takie ogromne płynące z serca i za to dziękuję. Dziękował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Przypominamy, godzina 14 teraz. To jest moment, kiedy tutaj w tym miejscu, no trochę dalej, bo mierzone jest to na wodowskazie w Groszowicach, czyli te kilometr, półtora kilometra stąd ta woda w tej chwili ma wysokość 650 centymetrów, ale tak jak pan powiedział, bądźmy tej dobrej myśli, że to już jest to apogeum i że możemy mieszkańców uspokoić, że może być już tylko lepiej. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie.